Dzień dobry moi drodzy widzowie, witam w kolejnym odcinku Gwintowych Talii. Dzisiaj przed nami super kontrolna talia, czyli idealna talia dla osób, które lubią czyścić przeciwnikowi stół i czuć, że podejmują interakcję ze stołem przeciwnika. Czyli dla osób takich jak ja. Gramy taktyką partyzancką. Sam dowódca już oferuje nam removal za 4 punkty, ponieważ gramy oczywiście milwę strzelczynię. Przesuwają 4-punktową jednostkę. Zadajemy 2 obrażenia z dowódcy, 1 obrażenia z milwy, która wyskakuje i 1 obrażenia z jej rozkazu, czyli jesteśmy w stanie 4 wyeliminować. Mamy naprawdę mnóstwo narzędzi kontrolnych. Tak jak sobie popatrzycie po deku, to widzicie, że każdy brąz zadaje w zasadzie obrażenia. Harcownik, mistrzyni miecza, pirotechnik, strzelczyni, jedna bomba, zaczepki oczywiście, bo gramy z Vanadinem i Similasem. Łuczniczka coś tam dobija, sabotażysta przesuwa, zdaje obrażenia. Dorygary blokuje. Kaganiec przyjmuje 6, Siroko niszczy scenariusze, dom zadaje obrażenia, no i scenariusz, który robi dużo punktów. Więc no co, niszczymy przeciwnikowi w zasadzie wszystko co się da, nie dajemy przeciwnikowi się rozkręcać. No i polegamy na właśnie scenariuszu i polegamy na tym kombie z zaczepkami i wielkim dębie jako finisher. Talia, no z racji swojej kontrolnej natury jest skuteczna przeciwko taliom, które mają dużo silników. Czyli powinna być dobra przeciwko jakimś machinom, powinna być dobra przeciwko syndykatowi z Neckerem, powinna być dobra przeciwko jakiejś tam harmonii, właśnie z dużą ilością też silników. Natomiast będzie słabsza na talii, które mają jakoś tak dużo punktów, czyli jakiś taki, no nie wiem, midrange syndykat lojalny może być problemem, piraty, no w sumie nie do końca, chociaż no piraty mają dużo pancerza, to ten matchup jest bardziej wyrównany. Ale co, no, deczek ogólnie jest bardzo skuteczny i potrafi naprawdę dać przeciwnikowi w kość, zwłaszcza takiemu przeciwnikowi, który polega na jakiejś chciwej strategii, bo my jesteśmy się w stanie przebić przez właściwie wszystko. Dobra, także lecimy, zobaczymy jakie matchupy w dzisiejszym odcinku nam się trafią. No i widzimy, że mamy Królestwa Północy. Manewr okrążający sugeruje jakieś kapłanki. Czy na kapłankę mamy dobry matchup? Wydaje się, że nie najgorszy. Ponieważ jesteśmy w stanie wszystko eliminować. I powinniśmy mieć też wystarczająco dużo punktów. Dobra, milwa jako mulligan. Dobraliśmy scenariusz Ivana Dejna. Co jest oczywiście bardzo spoko. Powinno nam to pozwolić zdominować absolutnie tę rundę. Zostawię sobie saperów, ponieważ oczyszczenie może się przydać. Wymienimy sobie harcownika. Zostawię zaczepkę, bo mam Vanadina. Wymienimy łuczniczkę. Dobra. I teraz granie scenariusza na niebieskiej monecie jest takie dosyć ryzykowne, bym powiedział. Bo potem może brakować punktów, ale wydaje się, że w tym matchupie to powinno być dobre. Także zaczniemy sobie od scenariusza i wydaje się, że bez problemu tutaj powinniśmy rundę zgarnąć. Zobaczymy też, czy przeciwnik będzie w ogóle starał się tę rundę podjąć, czy też nie. Bo w zależności od tego, to zagram Vanadina, bądź też nie zagram Vanadina. Wszystko zależy od tego, jak właśnie agresywnie oponent rozpocznie. Widzimy, że on rozpoczął giga pasywnie. W ogóle ciekawe, że gra tę kartę, bo tutaj dostanie strzałem za 3 i tyle go widzieli. Ale widzimy, że dowódca jest grany. Czyli tutaj chyba zaraz jakiś obrońca poleci, tak myślałem. Mogłabym zagrać Vanadina, ale wydaje mi się, że zagram po prostu oczyszczenie. Bo to oczyszczenie naprawdę tutaj mega dobrze wchodzi, zobaczcie. Oczyszczamy obrońcę i zaczepką jeszcze resetujemy tutaj typa. Odlew, odlew, wlic, trok w zerk. Okej, okay, no i przeciwnik tutaj chce sobie zagrać. Hmm.
No dobra. Przeciwnik chce sobie zagrać Vandergrifta. No to my zrobimy tak. Zagramy sobie bombę. Nie frasuj się o mnie. Dam radę. Mamy tutaj jedynkę do dobicia, więc milwy nie tracimy. Wzmocnię z tyłu. Można by wzmocnić mistrzynię miecza, ale... No, powiedzmy, że jest w porządku. Wow! A to ciekawe. No, mógłbym teoretycznie spasować, ale... Mógłbym też zagrać Sirocco na to, ale tak... Czy już muszę to Sirocco grać? To jest 16 punktów w dwóch kartach, nie no, to zrobi. Grajmy Vanadeina. Wymienimy sobie zaczepkę, wymienimy sobie strzelczynię. Oczywiście pingniemy. Okej. Kurczę, no. Można by od razu to kombo popsuć tym Sirockiem, ale to jest 20 różnicy. Czemu on chce to zrobić? Nie wiem, ja pasuję. O, miał pierścień przychylności, to dobry pas. Chciał pierścieniem, a nie spodziewał się, że spasuję. No dobra, trafiliśmy na taki właśnie... To jest idealny przykład deku, który jest dla nas mega korzystny. Znaczy matchup w sensie. Bo my właśnie mamy full kontrolę, a on polega na takim właśnie chciwym kombosie, który polega na zasłonięciu się obrońcą i archegryfie. My jesteśmy w stanie się przebić przez obrońcę bez najmniejszego problemu. Gigantyczne opcje kontrolne, no i przeciwnik w zasadzie... Nie jest w stanie nic zrobić. Zobaczcie, wow. Dwie karty w dół, Igni zużyty i tutaj w ogóle wychodzi to wzmocnienie do tyłu korzystnie. Bo tak to by spalił dwie jednostki tam w pewnym momencie. I przeciwnik no, dwa ładunki dowódcy stracił, Igni, archegryf jest tylko na 20, a my i tak możemy go sirokować. Także no jest mega, mega, mega dobra sytuacja. Zaczepki sobie wymienimy pewnie. O, w takim układzie to wymienimy w taki sposób. Jedna zaczepka zostanie. No i jeśli dowódzi tego arcygryfa od razu i dostanie z Hirokiem, to pewnie się podda, nie? A, gra obrońcę najpierw. Ale też mamy przesunięcie, więc jakby nie wiem na co oponent liczy, szczerze. Bo ja zawsze mogę obrońcę przesunąć i Sirocco. Także no tutaj... No walczy oponent, ale to jest taka walka z wiatrakami troszkę. Dobra rada, nie trzęś tym. Także totalna tutaj dominacja. Ale to jest taka satysfakcja, bo dużo osób denerwuje się grając przeciwko tego typu taliom, że kurde, on się zostawia obrońcą, nie ma co zrobić, nie ma jak się przebić. Także polecam tę talię dla takich osób. I co, mógłbym mu zniszczyć marzenia już teraz, ale nie będę taki. Nie będę taki. Nie użyłem tego, bo planuję tutaj kaganiec sobie rzucić. Tutaj w zasadzie obojętnie jakbym zagrał, to będzie dobrze. Dwa dni pościgu, wszystko na nic! Okej.
nasz świat jest. No od razu, Siroko. Dobra, kończymy tę grę, widzowie. Hej! Przeciwnik rozwalony. Siroko tu strong. Tutaj nie było czego zapamiętać zbierać. Poddał się. No i łatwe zwycięstwo z naszej strony. Drugi przeciwnik i chyba będzie Mirror Magic. Chociaż no, może przeciwnik będzie grał w wersję z Harmonią, zobaczymy. No i w takiej sytuacji powiem wam szczerze, że lasce jest bardzo istotny, bo osoba, która jest w stanie simlasować simlasa przeciwnika, zazwyczaj lepiej wychodzi, chociaż nie aż tak mocno jak w Mirror Matchupie elfów. No ale co, wymienimy sobie. Tutaj chyba oczyszczenie nie będzie potrzebne. Pirotechnika też wymienimy. Zaczepki można zawsze. Będzie tak. Brakowało mi elfa, musiałem jeszcze ostatni mulligan na szybko zrobić. Ale no wiecie, boję się, że jak ja rzucę scenariusz R1, to przeciwnik może nic nie zagrać w R1 i wtedy jakby on ma i scenariusz i simlasa, ja mam samego simlasa i to jest problem. Z drugiej strony jak nie zacznę od scenariusza, to przeciwnik zacznie od scenariusza i też będzie problem. Ale też on może nie grać tym deckiem co ja, tylko może właśnie grać harmonię z Saskią. Więc koniec końców wydaje się, że zagramy ten scenariusz. Możliwe, że powinienem był wzmocnić komando, bo tak to może ładunkiem dowódcy to zbić. Zostaliśmy Sirokiem od razu. A to dobra decyzja z naszej strony. Zagrajmy Vanadeina. W sumie... Może zagram go nawet w ten rząd. Czy on będzie grał bombę? A sobie bomba jest słaba. 4, 5, tak. Zagrajmy do przodu. Zmienimy oczywiście zaczepki, w ten sposób tych zaczepek nie dobierzemy, bo Vanadein na przykład daje karty na spód talii i tego Vanadeina wzmocnimy. Okej, czyli on gra harmonię. O. I to jest trochę problematyczne. Bo nie jesteśmy w stanie tego zaczepkować, bo on to podniesie. Ale na szczęście mamy tutaj sabotażystę. Byłoby szkoda, gdyby zdarzył się mały wypadek. Który ten problem eliminuje. Nie frasuj się o mnie, dam radę. Z tym, że blokuje nasze komando, ale no cóż, coś za coś. O, teraz to oczyszczenie by się przydało, które zunikanowałem. Dobra, no cóż, zagramy sobie zaczepkę. Truciznę zgarnię. Znaczy mogłem niby o nejromancję, ale no wiecie. Szkoda by było. Dobra, więc zrobimy tak, usuwamy co się da. Chcielibyśmy tę rundę wygrać mimo wszystko, nie? Tak jak ustaliliśmy. No to nie będzie łatwe. Możemy przejąć tego Anteriona, możemy też przejąć drzewca. Bo może go przesunąć i wzmocnić. Anterion z kolei daje dwie harmonie. Szczerze nie wiem, czy ten drzewiec nie jest groźniejszy. Bo tutaj zawsze będę miał punkty z sabotażysty w tym rzędzie zaraz. Więc przejmę wierzbę. Nie wiem, czy to jest wersja ze scenariuszem, czy bez. Widziałem różne. Okej, okay, gra Oneira to pewnie ze scenariuszem. O, w ogóle wodę wyciągnął. A to może jednak bez. Ja no nie wiem. Naprawdę ciężko stwierdzić.
No i czyżbym musiał mu oddać tę rundę? Nie cieszy mnie za bardzo taki obrót sytuacji. No ale tak nie za bardzo mam sensowne zagrania. To jest ostatni moment na pas, żeby karty nie stracić. Także no cóż, trudno się mówi. Żyje się dalej. Dobra, dwa kameleony mamy za sobą. Okej, wóz jeszcze mu wyskoczył. W takim układzie to pewnie gra też Zoltana i Munro. Nie będę jął Last Seja, ale no ja gram z tymi zaczepkami, on nie gra. Mam dwie zaczepki na cmentarzu. A nie, mam jedną zaczepkę na cmentarzu. A tak, bo scenariusz został z Sirokiem. Tak, tak. A to tak, zostawimy. Chciałoby się znaleźć Simlasa, chciałoby się znaleźć Dąb. W sumie ta ręka nie jest taka najgorsza. Chociaż no mistrzyni miecza chyba wymienię. Czy ona może przygotowy, może w sumie łuczniczkę wymienię? A, niech będzie. No i zobaczmy. Razy scenariusz. Jej natura to jedność. Co do ciebie? Czy ja chcę rzucać Sirocco? To jest trade na minus 10. Nie wiem, chyba nie mogę sobie pozwolić. Kurczę, to będzie giga tempo. A w sumie mistrzyni miecza jest mega słaba, bo ma dowódcę przecież. Kurde, trochę popsułem. Ale co, no jak wrócę scenariusz, znaczy Sirocco na to, to wróci sobie Anteriona i jest lipa. Zapomniałem, że dowódcą przecież niszczy mistrzynię miecza. Mega słaby z mojej strony. Śmierć byłaby dla was łaską, a na łaskę żeby nie zasługiwać. Dobra, wtasujmy zaczepkę. No jest mega niefajnie, bo teraz jeszcze dwie harmonie polecą. Ja chyba muszę lecieć z Simlasem już. Chcąc, nie chcąc. Masz ponad 200 lat, a zachowujesz się na nie więcej niż co? Kleci rasiści! Czas umierać, Duan! Chcąc, nie chcąc, no muszę zrobić takie zagranie. No mam stratę ładunków dowódcy, ale mam kartę więcej. No i mogę wrzucić Sirocco na jego strażniczkę Jutrzenki, czy jak to się tam nazywa. Teoretycznie. O, to jest takie małe? Tam, że to będzie miało jakieś 15 punktów, ale w sumie racja, bo to dopiero R2. Teraz to moje Sirocco tak wygląda dosyć miernie, ale ta strażniczka jeszcze urośnie. I zobaczmy, co tutaj oponent wybiera. Ten deck pewnie też nagram. Albo już nagrałem. Nie damy sobą pomiatać. Okej. Grajmy sobie pirotechnika. Widziałeś gdzieś zapalnik? No nie gram tej mistrzyni miecza, no bo od razu zostanie ładunkiem.
No i zobaczymy, czy mi się uda tutaj wyrobić. Mam pewne obawy. Dam radę. Co, chyba wrócę to Sirocco. Nie będzie lepszego celu i tak. Problem jest taki, że... No za bardzo nie mam już punktów w talii, nie? Przez to, że gramy taką full kontrolką. O, przepraszam, odbiło mi się rzeką. Okej, okay, przeciwnik... Też tutaj nie stoi najlepiej, jak widać. Grajmy sobie pirotechnika znowu. Czy przeciwnik poleci all-in? Czy tam ma dąb, czy drugiego sabotażystę? Czy może... Dobre pozycjonowanie. Trzeba pamiętać o tym sabotażyście. Okej. Pilatus dowódcy. Dobra, zróbmy tak. Chwila, bo jeszcze mam jakieś przesunięcia? Nie mam. Chwila, bo to jest 9. W imię rewolucji! Ja nikomu nie ufam. Byłoby szkoda, gdyby zdarzył im się mały wypadek. Dobra, w sumie trochę bez sensu to zagrałem. A trochę mi się spanikowało. Pewnie lepiej było sabotażystę rzucić tutaj do tyłu po prostu, ale to i tak bym musiał ładunek dowódcy użyć. Zostałem z tą... W sumie może tę milwę powinienem był wyciągnąć i zostawić na stole. W sumie teraz i tak ona się do niczego nie przyda. Zresztą bomby mam jeszcze potencjalnie. Mam ten dąb. Strzelczyni. Chyba nie ma nic lepszego, szczerze, w talii. Mimo, że ta mistrzyni miecza ginie od razu, no to... To jest tak moje najlepsze proaktywne zagranie, jakie mam. A z racji, że on może też nie mieć kolejnych przesunięć, to może nie chcieć wrzucić ładunku do wódcy, bo wtedy ta milwa mu... Tali wróci. Dam radę. A tego by chyba nie chciał. Właśnie. Ale to może poczekać turę. Dobra, no ja muszę Anteriona zablokować. No i ja mam dąb. No na razie przeciwnik o jeden wygrywa. Tutaj mam 6 i tu mam dąb. Bo bardzo wyrównana gra się zrobiła. To jest taki właśnie przykład, gdzie nie ma stompa. Ta pierwsza gra to zupełnie inaczej wyglądała. No, dobił niestety. No, jeśli przeciwnik ma dąb, to wygrywał ten jeden ping.
niestety. No, to ostatnie moje zagranie w poprzedniej rundzie nie było dobre. Ale to nie dąb! Może nie miał miejsca na dąb, albo nie dobrał. Dobra, więc się udało. W wielkich męczarniach. Jednak mój deck lepszy. Potwierdzone info. Jak widzicie, naprawdę dobrze się tym gra. Ale też trzeba uważać. A w tym odcinku to tyle. Dziękuję za oglądanie jak zawsze. I do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa.